byłby świetnym premierem. Natomiast dzisiaj te dywagacje do niczego nie prowadzą, dlatego że premierem polskiego rządu, bardzo dobrym premierem polskiego rządu jest Mateusz Morawiecki. I nie ma żadnych powodów, żebyśmy rozpatrywali inne kandydatury. Jeśli pan mnie pyta, czy potencjalnie Mariusz Błaszczak mógłby zostać premierem, oczywiście, że mógłby zostać premierem, byłby bardzo dobrym premierem. Teraz w czasach tego kryzysu, zagrożenia, ta kandydatura byłaby zupełnie naturalna. Ale jeszcze raz powtórzę, nie ma takiej decyzji politycznej, szczególnie, że dzisiaj my musimy wszyscy grać do jednej bramki, na premiera Mateusza Morawieckiego, który jest twarzą naszego rządu.